Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Szymbr. Dzisiaj mam przyjemność gościć w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozmawiamy dzisiaj z rzecznikiem prasowym funduszu Krzysztofem Czachowskim oraz z Krzysztofem Kacą, naczelnikiem Wydziału do Spraw Projektów Funduszu. Panowie, dzisiaj przygotowujemy się już na obchody Światowego Dnia Języka Migowego, również Dnia Głuchych, które przypadają we wrześniu. I z tej okazji chcielibyśmy trochę porozmawiać o osobach głuchych, o tym, jaką pomoc mogą uzyskać te osoby, zgłaszając się do funduszu. Tak, osoby głuche, nie, osoby w ogóle z dysfunkcją narządu słuchu, mogą oczywiście korzystać ze wsparcia, jakie jest oferowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. A ten wachlarz jest bardzo bogaty i właśnie nasz kolega, naczelnik, powie w szczegółach, gdzie i z czego przede wszystkim te osoby mogą skorzystać. Otóż ta oferta jest faktycznie bogata. Ona jest skierowana zarówno do indywidualnych osób niepełnosprawnych, jak i do organizacji pozarządowych, które zajmują się problematyką i problemami osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. Główne środki, które trafiają do indywidualnych osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją narządu słuchu, są to środki dostępne w powiatach, głównie w powiatowych centrach pomocy rodzinie czy miejskich centrach pomocy rodzinie. Tam te środki fundusz przekazuje i realizowany jest szereg zadań dotyczących zarówno dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Tu wchodzą oczywiście aparaty słuchowe, które no, są takim dość dużą pozycją w wydatkach powiatów, jeżeli chodzi o ten tytuł. Oczywiście jest dofinansowanie kosztów tłumacza języka migowego. Ta usługa może nie jest rozwinięta w sposób taki, jaki wszyscy byśmy oczekiwali, ale na pewno jest dostępna. Jest cała sfera aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Te środki są w dyspozycji powiatowych urzędów pracy. No, fundusz przekazuje znaczne środki do samorządów powiatowych. Te kwoty przekazywane rocznie dobrze przekraczają 700 milionów złotych. Myślę, że to jest około 750 milionów złotych. No i trafiają do osób niesłyszących. Fundusz za pośrednictwem powiatów też udziela pomocy takiej kierowanej, dedykowanej w postaci programów Rady Nadzorczej. Takim największym programem, o największym zasięgu oddziaływania jest program Aktywny Samorząd. Ten program realizowany jest też przez wszystkie powiaty. W tym roku w planie finansowym na ten program przewidziano środki przekraczające 112 milionów złotych. Tu osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy głównie w module dotyczącym pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. To jest taka duma funduszu, że kilkanaście tysięcy studentów rocznie korzysta z tej pomocy, że mamy no, w tysiące idących absolwentów, w tym osoby niesłyszące, ponieważ zarówno dofinansowanie do czesnego, jak i kwota dodatku do nauki, która no, jest nawet zwiększona dla osób, które mają dysfunkcję narządu słuchu, muszą na przykład korzystać z usług tłumacza języka migowego, no, to pozwala tym osobom uzyskiwać wyższe wykształcenie i tutaj mamy odzwierciedlenie w statystykach, że faktycznie ta dynamika wzrostu wykształcenia wyższego wśród osób niepełnosprawnych jest spora, no i to częściowo przy zasłudze funduszu. Ale to nie wszystko, ponieważ już w przyszłym roku na program Aktywny Samorząd będą przewidziane wyższe środki. Te środki są w tej chwili projektowane na poziomie nawet 145 milionów złotych, a jest to związane z tym, że rozszerzamy grupę adresatów pomocy właśnie o osoby niesłyszące w tych zadaniach, które ja nazywam zadaniami sprzętowymi.
ale nie tylko, ponieważ otoczenie prawne też się zmienia w sposób pozytywny. Zmieniły się przepisy dotyczące ustawy o kierujących pojazdami. Osoby niesłyszące będą mogły uzyskiwać prawo jazdy również no, zawodowe na ciężarówki. Więc fundusz odpowiada już na tą ofertę. Po pierwsze, rozszerzy katalog osób uprawnionych do korzystania z pomocy na uzyskanie prawa jazdy właśnie o osoby z dysfunkcją narządu słuchu. Podobnie dotyczy to oprzyrządowania pojazdu, jeżeli takie oprzyrządowanie będzie wymagane. Te formy wsparcia do tej pory były dostępne dla osób głównie z dysfunkcją narządu ruchu. W tej chwili tym wsparciem będą mogły być objęte osoby, również osoby niesłyszące. Kolejnym wsparciem, które jest projektowane w tej chwili, to jest to, aby osobom niesłyszącym też dać możliwość do uzyskiwania dofinansowania do zakupu pomocy elektronicznych, sprzętu elektronicznego. W tej chwili jest konsultowany do 17 września bieżącego roku właśnie projekt zmian w programie Aktywny Samorząd, więc zachęcamy do lektury i do zgłaszania jeszcze uwag do tego dokumentu, ale myślę, że te propozycje, które w tym dokumencie są przedstawione, no, wychodzą naprzeciw postulatom środowiska osób niesłyszących, no i liczymy na przyjęcie tego programu i jego późniejszą realizację. Gdzie można takie szczegółowe, bardziej szczegółowe informacje o takich projektach znaleźć? Znaczy tak, jeżeli chodzi o zadania ustawowe powiatu, to tej informacji trzeba szukać na właściwych stronach powiatowych centrów pomocy rodzinie. Każda ta jednostka ta podległa jest staroście bądź prezydentowi miasta, w miastach na prawach powiatu posiada swoją stronę internetową i tam też znajdują się wszystkie dokumenty, które można najczęściej pobrać i są wskazane miejsca, w których wnioski można złożyć. Ja tutaj dodam, że fundusz się zaangażował i realizuje taki projekt informatyczny, też również o bardzo szerokim zakresie oddziaływania. To jest system obsługi wsparcia, tak się ten system nazywa. I on już w przyszłym roku, mniej więcej od miesiąca lutego, powinien być dostępny. Mamy nadzieję, że powiaty będą chciały też i przystąpić i korzystać z tego systemu informatycznego. A jakaż jest jego zaleta? Otóż wszelkie wnioski, o których mówimy, które są właśnie możliwe do złożenia w powiatowych centrach pomocy rodzinie, one będą dostępne drogą elektroniczną. Myślę, że dla osób z dysfunkcją narządu słuchu będzie to duża dogodność. Również też te wnioski, które są przewidziane w programie Aktywny Samorząd, więc to jest znaczące ułatwienie. Projekt no już wszedł w taką głęboką fazę realizacji i tak jak mówię, od miesiąca lutego przyszłego roku te aplikacje powinny być już dostępne. Kolejnym takim źródłem finansowania, już jeżeli odejdziemy od osób indywidualnych, to jest wsparcie organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundusz realizuje i ogłasza rokrocznie konkursy otwarte dla organizacji pozarządowych. W tej chwili kwoty przewidziane na ten cel, czyli na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, to jest blisko ćwierć miliarda złotych, 247 milionów złotych w tym roku, w przyszłym roku to będzie kwota taka sama. I w ramach tego tytułu jest realizowana olbrzymia ilość projektów, olbrzymia liczba przedsięwzięć dla osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją narządu słuchu, a dotyczą one całego spektrum rehabilitacji społecznej i zawodowej. Są to i
zadania dotyczące wprowadzania na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Są to projekty dotyczące prowadzenia rehabilitacji w placówkach i poza placówką. Wspieramy przedsięwzięcia dotyczące sportu osób niepełnosprawnych, w tym osób niesłyszących, w postaci treningów sportowych i imprez sportowych. Są zadania wydawnicze w końcu dotyczące wydawnictw zarówno w wersji klasycznej, jak i elektronicznej. Są szkolenia otoczenia osób niepełnosprawnych czy kampanie informacyjne. Także jest to bardzo bogaty zakres wsparcia i organizacje pozarządowe chętnie z tej pomocy korzystają, aplikują, składają wnioski. No w miesiącu październiku ogłosimy kolejny konkurs dotyczący zadań zlecanych organizacjom pozarządowym. Ten konkurs też był szeroko konsultowany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i z organizacjami i mam nadzieję, że zaproponowana konwencja i formuła konkursu będzie organizacjom pozarządowym odpowiadała. Liczymy na ich odpowiedź, a mamy na to zabezpieczone środki finansowe. Właśnie, a skoro mowa o organizacjach, to z jakimi organizacjami, fundacjami Państwo najczęściej współpracują, kiedy są takie najważniejsi Wasi partnerzy? No, trudno nam jest wymienić wszystkich, ponieważ tych organizacji pozarządowych, które startują w konkursach, to jest kilkaset. Co najmniej 400 organizacji w każdym z konkursów startuje. Znaczna część tych organizacji składa 2-3 wnioski. Oczywiście są tutaj i organizacje dotyczące takie jak Polski Związek Głuchych, jak projekty wydawnicze, na przykład ResGest realizuje, no to tyle mi przychodzi do głowy w tej chwili, ale tych organizacji jest oczywiście, są Stowarzyszenia Sportu Osób Niesłyszących, więc tych organizacji, tyle ile jest organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób z dysfunkcją narządu słuchu, to te organizacje po prostu z tych naszych środków korzystają i realizują projekty no, z pożytkiem dla swojego środowiska. Czy jakieś takie propozycje swoich projektów takie organizacje mogą do Państwa zgłaszać? Wyłącznie, prawdę mówiąc. Znaczy, oczywiście mamy też projekty powierzeniowe, ostatnio ich nie ogłaszaliśmy, gdzie to fundusz proponuje realizację pewnych zadań czy też pomysłów. Natomiast te konkursy, o których mówię, o najbliższym konkursie, czy też poprzednich, to są absolutnie tylko i wyłącznie propozycje zgłaszane przez organizacje pozarządowe. To one są źródłem często też inspiracji dla PFRON-u, ponieważ wiadomo, że zrzeszone środowisko osób niepełnosprawnych, osób niesłyszących, no samo wie najlepiej, jakie ma najbardziej palące potrzeby. Wobec tego tutaj fundusz nie narzuca formuły działań projektowych. Oczywiście musi trzymać się konwencji wskazanej w rozporządzeniu, który reguluje, jakie zadania może fundusz zlecać organizacjom pozarządowym, ale wydaje się, że ten katalog obejmujący kilkanaście zadań jest katalogiem bardzo pojemnym i nie obejmuje wszystkie oczekiwane formy pomocy. Już teraz takie pytanie do obu panów. Jakie właściwie są takie teraz priorytety, jeżeli chodzi o tę poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym oczywiście w szczególności osób niesłyszących? Środowisko osób niepełnosprawnych poprzez właśnie projekty, które zgłasza w ramach naszych konkursów o dofinansowanie, zaspokaja tym samym potrzeby, jakie wynikają z racji ich dysfunkcji. Kolega wspomniał o konkursie, który co roku jest właśnie ogłaszany przez Państwowy Fundusz, który jest oceniany niejako i dofinansowany tutaj, gdzie jesteśmy, w centrali funduszu. Jednak należy zwrócić uwagę, że mowa jest o takich projektach ponadregionalnych, które są tu finansowane. Ogrom środków jest przekazywanych do samorządów, zarówno wojewódzkich, jak i powiatowych. To jest właśnie kwota przekraczająca 700 milionów, także niebagatelna suma, z czego właśnie, mówmy się, duża kwota jest prawie suma sumarum, jest prawie miliard złotych, który jest przekazywany, no, również do samorządów wojewódzkich. Tam marszałkowie
mogą i korzystają zresztą z tego ogłaszać konkursy dla organizacji pozarządowych. To właśnie tam te organizacje na poziomie właśnie swoich województw, tam lokalne te inicjatywy, które mają, lokalne potrzeby są zaspokajane również z naszych środków, Jednak jakby obsługą, oceną, dofinansowaniem, rozliczeniem zajmuje się marszałek województwa w przypadku tych projektów regionalnych. My prowadzimy stałe konsultacje, rozmowy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Te rozmowy to mają na celu jedno, tak, aby po prostu wyjść naprzeciw potrzebom środowisk. Budżet funduszu to jest prawie 5 miliardów złotych, z czego należy mieć na względzie, że ponad 3 miliardy złotych przeznaczane jest na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Tak? Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, może właśnie otrzymać tego rodzaju dofinansowanie. Jak kolega wspomniał, 250 000 to jest dla organizacji pozarządowych. To właśnie organizacje pozarządowe, to ta inicjatywa obywatelska oddolnie jakby realizuje i zaspokaja potrzeby. Nigdy nie jest tak, żeby wszystkie te potrzeby zaspokoić. Zawsze niestety ktoś się znajdzie pod kreską. Ktoś po prostu przygotuje gorszy projekt w danym roku, tak. No takie sytuacje zawsze będą miały miejsce, że nie wszyscy otrzymają to dofinansowanie. Jednak tutaj też zwracam szczególną uwagę, że właśnie zarząd funduszu, widząc, jak wielkie jest zapotrzebowanie środowiska osób niepełnosprawnych na środki finansowe, na projekty, już wielokrotnie zwracał się właśnie do komisji o wyrażenie zgody na to przesunięcie środków, czyli na zwiększenie tejże puli środków finansowych. Zresztą my sami, widząc, jakie jest zapotrzebowanie, w jakim zakresie, mowa o konkursie, na przykładzie konkursu powiem. Z chwilą ogłoszenia konkursu środki finansowe są podzielone, jest tak zwana alokacja środków. Jednak kiedy już wiadomo, że potrzeby w danym obszarze przekraczają, a w drugim obszarze powiedzmy są mniejsze niż te, które były założone wówczas, następują zmiany, zarząd natychmiast reaguje, tu jest jakby bezpośrednio to się dzieje, podejmuje decyzję o zmianie alokacji środków. Takie sytuacje mają miejsce. Dlatego tak jak mówię, my jesteśmy dla środowiska i razem ze środowiskiem osób niepełnosprawnych staramy się, aby te potrzeby zaspokajać. Natomiast właśnie wszelkiego rodzaju inicjatywy, w których my możemy, my aktywnie jako urząd wziąć udział, staramy się to robić. A Państwowy Fundusz to centrala tu na Jana Pawła w Warszawie, ale to też oddziały terenowe. To są nasze oddziały wojewódzkie. Dwa lata temu fundusz przeszedł gruntowną reorganizację. Reorganizacja, która miała na celu jedną rzecz. Aby nasze działania były jak najbardziej zbliżone do środowiska i żeby jak najbardziej na przykład właśnie oddziały współdziałały z tymi organizacjami pozarządowymi tam w terenie. I to odnosi swoje efekty. To odnosi swoje efekty, co Państwo możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej, gdzie jest część poświęcona komunikaty z regionu. Tam widać, że aktywnie pracownicy oddziałów uczestniczą w wielu inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, warsztaty terapii zajęciowej. Naprawdę jest pozytywna zmiana, która również jest zauważana przez środowisko. Osoba niepełnosprawna zawsze może zwrócić się z pytaniem, z poradą do danego oddziału. Tam pracownicy służą pomocą, powiedzą, gdzie złożyć wniosek, jakiego rodzaju wsparcie może otrzymać. Czyli to już taka bardziej bezpośrednia jest, prawda? Jak najbardziej. I jest duży nacisk na to, duży nacisk na zarządu, żeby fundusz się zmieniał. I to widać, on się zmienia. On jest bardzo otwarty, on jest bardzo aktywny. Staje się nowoczesną, elastyczną instytucją, No tak jak mówię, widać namacalnie w całym kraju, widać jak bardzo angażują się nasi pracownicy w to, żeby współdziałać razem ze środowiskiem i dla środowiska. Czyli taka bardziej ludzka strona urzędu, prawda, który wydaje się taki odległy gdzieś tam z tymi papierami i ze wszystkim.
No właśnie, jeżeli chodzi o tą ludzką stronę i taką bezpośrednią komunikację, no fundusz oferuje takie dofinansowanie na tak zwaną likwidację barier komunikacyjnych. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby niesłyszące, jak taka likwidacja barier wygląda w przypadku? Oczywiście to, co kolega wspomniał, Państwowy Fundusz przekazuje środki finansowe do samorządów tych powiatowych i tam między innymi właśnie w powiatowych urzędach pracy jest zawsze możliwość tej aktywizacji zawodowej, bo tu mówimy o tej aktywizacji zawodowej, tam gdzie jest mowa o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tam gdzie jest mowa o dofinansowaniu do właśnie likwidacji barier w danej firmie, to właśnie w tych jednostkach tam pracodawca, wiedząc jakie są potrzeby i z jakimi zwiększonymi wydatkami musi się liczyć, zatrudniając osobę, w tym przypadku osobę z dysfunkcją słuchu, tam uzyska wsparcie, uzyska poradę, a przede wszystkim też, tak jak mówiliśmy, uzyska dofinansowanie. My jako urząd staramy się bardzo, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców naszych z informacją co, jak i gdzie w zakresie właśnie tego wsparcia. Co zresztą widać w aktywności naszej w mediach społecznościowych, tak? Gdzie praktycznie natychmiast po ogłoszeniu jakiegoś komunikatu, czy na Twitterze, czy na Facebooku, osoby głuche mają to w czasie rzeczywistym tę informację, gdzie, jak. Poza tym zadają pytania, a my na bieżąco udzielamy odpowiedzi. Czyli też nie ma jakby takiego jednego wzoru, jak się te bariery likwiduje, jak się to wszystko robi, tylko indywidualnie do potrzeb danego stanowiska, danej osoby. Każda niepełnosprawność to zupełnie inne potrzeby związane z tym. Każda osoba, tak, która będzie wykonywała dane zadanie w miejscu pracy, to zupełnie inny charakter, inne potrzeby. W związku z powyższym tego rodzaju sprawy muszą zawsze być rozpatrywane w sposób indywidualny, tak żeby to było dedykowane do danej osoby i pracy, jaką ma wykonywać. Ale też Państwo oferują takie dofinansowanie na działania różnych organizacji, instytucji lokalnych, na staże, na szkolenia i tym podobne działania, które umożliwiają osobom głuchym znalezienie zatrudnienia. Jak takie szkolenia wyglądają? Kto je organizuje? Jak się można na nie zgłosić? Znaczy, to jest dwuaspektowo. Oczywiście możemy mówić o stażach, które są realizowane przez powiatowe urzędy pracy i szkoleniach. No, tam też znowu mamy przepisy wykonawcze, które mówią o tym, jak tego rodzaju przedsięwzięcia mogą być realizowane. Natomiast też mamy ten bogaty aspekt działań aktywizacyjnych, aktywizujących osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu słuchu w projektach organizacji pozarządowych. One składając do funduszu w konkursach, o których mówiłem wcześniej, swoje projekty, przewidują właśnie takie wsparcie bardzo kompleksowe, które dotyczy zarówno działań miękkich zupełnie z osobą z niepełnosprawnością, wyposażają sobie w stosowne umiejętności, potem już zajmują się konkretną obsługą i pomocą w postaci organizacji takiego stażu, załatwiają wszystkie formalności z pracodawcą. Wobec tego te staże organizowane przez organizacje pozarządowe mają duży walor. Walor taki, że osoba niesłysząca, ona otrzymuje tą pomoc kompleksową. Zarówno ona, jak i wszelkie działania i komunikacja i kontakt z miejscem, z pracodawcą, którego ten staż się odbywa, czy później zatrudnienie, bo w końcu celem tych staży nie jest to, żeby tam w samym stażu uczestniczyć, co też jest na pewno wartością, ale celem jest to, aby ta osoba uzyskała zatrudnienie w postaci ciągłej i trwałej. Więc no, tego rodzaju projekty odnoszą swoje, osiągają swoje cele, osiągają swoje rezultaty, są wskaźnikowane z tych wskaźników organizacje się wywiązują. Natomiast jaka forma wsparcia? No oczywiście to jest rodzaj pewnej asystencji
dotyczącej osoby, która, czy też tłumacza języka migowego, czy też bardziej możemy mówić tutaj o kimś w rodzaju trenera pracy, czy też takiej osoby, która będzie wspomagała zarówno pracodawcę, jak i osobę niepełnosprawną w tym, aby w tym nowym środowisku się odnalazła, bo to jest najważniejsze, aby móc osiągnąć te cele. Dodatkowo, no oczywiście też ważne jest tutaj wyposażenie w odpowiedni sprzęt osobisty. No, o ten sprzęt osobisty to już osoba niepełnosprawna najczęściej ubiega się w powiatowych centrach pomocy rodzinie, tak. Ale też i pracodawcy mogą występować w przypadku organizacji stanowisk pracy, jak tutaj pan dyrektor powiedział, o pewne udogodnienia i związane na przykład z wyposażeniem stanowiska pracy w takie sprzęty i urządzenia, które umożliwią i pozwolą na funkcjonowanie osoby. Czyli taką możliwość ma zarówno osoba sama zainteresowana, jak i pracodawca, tak? Bo znaczy to, tak, osoba niepełnosprawna będzie otrzymywała sprzęt, nazwijmy to osobisty, tak? Czyli to dofinansowanie do aparatów słuchowych, czy innych pomocy takich dotyczących wzmacniających słuch, czy też urządzeń elektronicznych. To będzie jej sprzęt osobisty, tak? Natomiast pracodawca, organizując stanowisko pracy, może się wyposażyć w takie urządzenia już, które będą na jego, nazwijmy to, stanie. Podobnie organizacja pozarządowa, jeżeli chce realizować projekty i realizuje projekty skierowane do osób z dysfunkcją narządu słuchu, to musi dysponować zarówno personelem, jak i odpowiednim zapleczem sprzętowym, aby takie projekty móc skutecznie przeprowadzić. No tutaj mówimy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ale fundusz też kładzie duży nacisk na taką pomoc osobom niepełnosprawnym, które chcą założyć własną działalność, prawda? I co jakby w ramach takiej pomocy nie mogą uzyskać głusi? No również jest to zadanie wykonywane przez powiatowe urzędy pracy, regulowane stosownymi rozporządzeniami. I to jest wszystko, co jest potrzebne z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tą osobę. Tak? To wszystko też jest zależne od tego, jaka potrzeba związana z uruchomieniem tej działalności gospodarczej jest. No, osoba niepełnosprawna przedstawia swój pomysł na biznes. To jest weryfikowane przez powiatowy urząd pracy. Otrzymuje środki na te zadania i te rzeczy, które są w tym, nazwijmy to, biznesplanie przedstawione, i z tego jest rozliczana potem przez określony czas, musi tą działalność gospodarczą prowadzić. Więc tu nie ma czegoś takiego, znaczy pomoc osobie niepełnosprawnej nie może mieć charakteru katalogu w pełni zamkniętego, bo on zawsze będzie niepełen, tak? Więc tak jak rodzaje działalności gospodarczej są, trudno nam sobie wyobrazić, jakie są tu możliwości, a zatem też i rzeczy, które są niezbędne do wykonywania takiej działalności gospodarczej, też nie da się skatalogować. Chodzi o to, żeby ta działalność po prostu była uruchomiona i żeby była skuteczna. To wszystko, o czym mówimy, ta pomoc, czy to przy otwarciu własnej działalności, czy w ogóle przy różnego rodzaju dostosowaniach stanowisk pracy, jest oferowana przez fundusz, ale ona się wiąże z pewnymi formalnościami, prawda, które trzeba dopełnić. Gdzie można znaleźć spis takich dokumentów, wzory wniosków? Czy jest jakieś takie jedno miejsce, w którym to wszystko jest umieszczone i można to tam znaleźć i tam się dowiemy, co potrzeba, do czego, żeby... jakie dokumenty potrzeba, żeby taką, a nie inną pomoc uzyskać? Osoba niepełnosprawna w zależności od wsparcia, jakiego potrzebuje, udaje się bądź to właśnie do powiatowego centrum pomocy rodzinie, gdzie uzyska wszelkie informacje, formularze, jakie musi złożyć. A jeśli chodzi o powiatowy urząd pracy, to również to ten urząd, który obsługuje, ma na swojej stronie dostępne materiały, które można pobrać, wydrukować i później z wypełnionym udać się do tego urzędu. W zakresie wsparcia, jakie oferujemy jako
jako fundusz, czyli dofinansowanie na przykład do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Wszelkie informacje znajdują się na naszej stronie www.pfron.org.pl w zakładce pracodawca. Tam wszystkie pytania i odpowiedzi, takie najczęstsze, wszystkie instrukcje tam się znajdują. Zawsze jest możliwość, aby skontaktować się też z nami w celu uzyskania bliższych informacji. I tutaj chcę powiedzieć w zakresie obsługi osób z dysfunkcją narządu właśnie słuchu. My zmieniamy się. Zmieniamy się, staramy się, aby to, co robimy, było jak najbardziej dostępne. Nie chcemy... te filmy, prawda? Z tak. Na Państwa stronie. Dokładnie tak. Materiały, które przygotowujemy, materiały, które publikujemy, staramy się, aby były w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Te filmy, o których Pani wspomniała, wszelkiego rodzaju, tak, one są tłumaczone, one są z napisami, a od niedawna również zamieszczamy audiodeskrypcję. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotnym jesteśmy urzędem dla osób z niepełnosprawnościami i musimy po prostu wychodzić naprzeciw. Dzisiaj, na chwilę obecną, mogę powiedzieć, że osoba z każdą dysfunkcją w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie obsłużona. Ale Państwo też jakby bezpośrednio oferują taką pomoc w dopełnieniu formalności, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o kontakt, bo mamy na przykład u Państwa właśnie na stronie taką zakładkę kontakt z Departamentem do Spraw Rynku Pracy, no i tam rzeczywiście zachęcają Państwo do tego, żeby się zgłaszać, ale zostały podane tylko numery telefonów kontaktowe. Czy jest jakaś inna forma kontaktu? I to właśnie o tym przed chwilą powiedziałem. Nie ma najmniejszej przeszkody, aby osoba właśnie głucha pobrała bezpłatnie aplikację Migam i tam konsultant w trybie rzeczywistym od razu połączy się z Departamentem choćby Rynku Pracy i załatwi każdą sprawę. Czyli też w taki sposób to działa. Tak jest. Fantastycznie. Świetnie. Natomiast mamy jeszcze taki problem komunikacyjny właśnie w przypadku konieczności załatwiania spraw w różnych urzędach, prawda? Mhm. I można się ubiegać o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego, prawda? Mhm. Natomiast jakby cały ten proces, że najpierw musimy złożyć odpowiednie pismo, prawda? Później odpowiedni urząd ma 7 dni na rozpatrzenie, potem 3 dni wcześniej trzeba się zgłosić do urzędu, że jest taka potrzeba. To wydłuża strasznie ten proces załatwiania tak naprawdę czasem bardzo prostych, prozaicznych, codziennych spraw, prawda? Czy jest jakaś perspektywa na to, żeby ten proces skrócić? To znaczy tak, jeżeli mówimy o dostępności właśnie w zakresie tłumacza języka migowego, jest to obowiązek wynikający z ustawy. Mhm. Jest to obowiązek, który dotyczy wszystkich urzędów, nie jakby tylko funduszu. Jako każdy urząd powinien być dostępny. I każdy urząd powinien zapewnić we własnym zakresie tą dostępność. W naszym przypadku, tak jak Pani powiedziałem, prowadziliśmy w tym roku właśnie tego rodzaju usługę, jest aplikacja. Każda osoba z dowolnego miejsca, jeśli tylko ma telefon komórkowy, może się połączyć z naszym pracownikiem. Jeśli na przykład osoba nie ma telefonu, no, takie będzie przypadki, będzie u nas w urzędzie. Też nie ma problemu, dlatego że mam wideotelefony i też jest możliwość bezpośredniego połączenia się, rozmowa jest tłumaczona. No, wiem o problemie, o którym Pani dzisiaj wspomniała, jednak nie leży on jakby w obszarze naszych kompetencji. My staramy się też ze swojej strony, gdzieś zawsze z głosem doradczym powiedzieć, w jaki sposób rozwiązać pewnego rodzaju problemy komunikacyjne. Jednak te urzędy po prostu są zobowiązane do tego, żeby zapewnić usługę tłumacza języka migowego, no a wszystko to wynika z przepisów prawa. Dziękuję Panom bardzo. Dziękujemy. Wszystko. Rozmawialiśmy dzisiaj o osobach niepełnosprawnych, przede wszystkim osobach głuchych, z rzecznikiem prasowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztofem Czachowskim oraz Krzysztofem Kacą, naczelnikiem Wydziału do Spraw Projektów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.